Maski. Każdy ma jakąś, choć nie zawsze daje to po sobie poznać. Maska jak ten film z rewelacyjnym Jimem Carreyem, ale dziś zajmiemy się wykorzystaniem masek w plakacie. Zapraszam, Andrzej Pongowski. Cześć, witam po długiej przerwie. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie poświęcone tym razem takim różnym kruczkom i mykom na temat pracowania z maskami. Zobaczymy, jak te maski wyglądają na przykład w przypadku zrobienia plakatu o wystawie plakatów. Wchodzimy do mojego ulubionego programu Procreate. No i mamy pierwsze słowo poster. Właśnie to jest ta pierwsza maska, czyli maska, która pozwala na pracę dowolną, jeżeli chodzi o podkładanie. Ja ją mogę sobie włączyć lub wyłączyć, ale zobaczcie, co się stanie, kiedy pod tę maskę, która na razie jest czarna, podłożymy kolor. W tym przypadku jedna z moich grafik. Natychmiast mamy taką fajną kompozycję. Mogę sobie ją sprawdzić na przykład, jakby wyglądała w przypadku kolorów. Tych kolorów mogę zmieniać jak chcę. To jest o tyle wygodne, że o, na przykład w czerni też dobrze wygląda. Nie wiem, czy bym chciał czarny, chociaż może. Albo grafitowy dobrze wygląda. O, zostawmy to w grafitowym. Ale na przykład, jeżeli tego typu grafika mi nie pasuje, to mogę sobie spokojnie poszukać w mojej galerii jakiegoś innego obrazka. Zobaczyć, co ja tutaj mam z różnych takich rzeczy, które wcześniej robiłem. No ale na przykład zobaczmy na przykład tę grafikę. I jeżeli ją sobie podłożymy pod... Aha, to byśmy musieli inaczej zrobić. Ja sobie ją skopiuję. O. I wtedy wchodząc z powrotem w naszą maskę. Wchodzę w dodaj zdjęcie, wstaw zdjęcie, wchodzę w ten pierwszy ten, o i mam. I w tym momencie, jeżeli podłożę ją pod, o, to mam tutaj taką zabawę, która jest, o, na przykład, o, tu nawet ta fajnie litera E jest taka czyściutka, to możemy zrobić tak, ale ewentualnie nawet możemy zrobić taką zabawę, że niektóre litery w tym przypadku usunę, na przykład tę, albo gdzieś tu zmienimy. O, i już jest inaczej. Dobra, teraz mamy drugie słowo. Sztuka, art. Tu jest prosta sytuacja, ponieważ przy tak cienkiej literze nie ma sensu wkładać obrazka czy jakiejkolwiek grafiki, natomiast możemy bawić się kolorem. W tym przypadku znowu muszę stworzyć sobie przestrzeń do pracy i jeszcze raz przepraszam, trzeba pamiętać o tym, że trzeba zaznaczyć tę maskę jako, o. Tu jest taka funkcja blokada kanału alfa, to jest podstawa, żeby ta maska działała. Jeżeli to klikniemy, to rzeczywiście wtedy następna warstwa, która musi być zaznaczona jako maska przycinająca, pozwala nam, no właśnie, na pracę taką, tego typu, że każdy kolor możemy sobie spokojnie tutaj włożyć. O, to trochę za ciemne. Ponieważ te dwa kolory są zbyt bliskie słowu poster, to myślę, że każdy z nich możemy zmienić albo na... Może w bielach zobaczymy, jakby to wyglądało. O, chyba najlepiej. W ten sposób. No i pozostaje nam słowo exhibition. Ta sama sytuacja, czyli powodujemy, że nasza maska jest aktywna, czyli wciskamy blokadę kanału alfa.
dodajemy warstwę. Dlaczego dodajemy tę warstwę? Dlatego, że gdybyśmy pracowali bezpośrednio na masce, to sobie ją w jakiś sposób niszczymy. Natomiast jeżeli mamy oddzielną warstwę nad nią i spowodujemy, że ona jest maską przycinającą, to wtedy tak naprawdę możemy tych masek tworzyć bardzo dużo i każdą z nich, chociaż tak naprawdę najfajniej wygląda czarny tutaj, ale zobaczmy, jak on będzie reagował na kolor. Powiedzmy, że zrobimy go taki nie do końca określony. Troszeczkę go rozjaśnimy w kilku miejscach. O. I tak naprawdę mamy rzecz skończoną. Możemy oczywiście wracać, ponieważ możemy zlikwidować tę grafikę, która była, i wydaje mi się, że ta jest zdecydowanie fajniejsza do tego, ale w przypadku, jeżeli mamy tak skonstruowaną maskę ze słowem poster, to ewidentnie maskę dotyczącą słowa art powinniśmy zmienić. I myślę, że tutaj wersja w pójście w ciemniejszy kolor jest lepsza. O. Dodajmy troszeczkę czerwieni. No i tak to wygląda. Prosta sytuacja. Pamiętajmy zawsze o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy tworzymy maskę, musimy tę maskę uaktywnić. Czyli jeszcze raz, blokada kanału alfa pozwala nam uaktywić maskę. Jeżeli nie chcemy jej od razu sobie zniszczyć, pracując na niej bezpośrednio, tworzymy warstwę nad maską, która pozwala nam na te wszystkie zabawy kolorystyczne, ale musimy pamiętać, że ona musi być oznaczona jako maska przycinająca. Trzymam kciuki za Wasze projekty.